Zbliża się do nas, ale ja nie mam sterowania. Dlaczego? Czy on zje tą planetę? Nie. Hej ekipa, witam was Staniem, witam was serdecznie w Before We Leave. Kontynuujemy naszą budowę naszej rakiety, naszej pierwszej rakiety samodzielnie zbudowanej z tego względu, że chcę w końcu ogarnąć transport międzyplanetarny. Już mieliśmy międzykontynentalny, teraz pora na międzyplanetarny. Dlaczego? Bo oczywiście nasza tutaj planeta jest w pełni tu zaopatrzona w różne rodzaje surowce, ale druga planeta wręcz prosi się o to, co tutaj się dzieje. Co tu się dzieje? Winda jest przeciążona. Aha. Don't forget you need a school. Czyli na pewno będę musiał mieć szkołę, bo mamy tylko 30 na 70 posiadanych. I oczywiście, ale ciekawostka. Niby, a widzicie, mieliśmy informację, że niby nie osiąga, a jednak osiąga. Czyli tutaj jest zdecydowanie, winda nie wyrabia. Będę musiał ogarnąć jakąś drugą windę. Sądzę, że nawet mógłbym taką windę w tym miejscu zrobić, żeby łatwiej im było docierać. No tak, bo oni się boksują właśnie na tej windzie. Więc oczywiście tutaj taki myk. Co dzisiaj będę chciał zrobić? Na pewno będę chciał właśnie tą rakietę. Tutaj zrobiłem tutaj farmy tego materiału koton, czyli wełny. Bawełna, ciągle zapominam, że wełna pochodzi od zwierząt. Dobra, tutaj zrobimy sobie taką windę drugą, o, w tym miejscu, idealnie wręcz. I sądzę, skoro mamy te materiały, to trzeba by zacząć to produkować, jakby nie było. Mamy przetwórstwo, które wręcz wymaga od nas mnóstwo bajerów. Weaver, który będzie nam przetwarzał. Ale właśnie, zanim to zrobię, zauważyliście, że spokojnie mógłbym tutaj postawić trzeci budynek. I sądzę, że taki czyn też zrobię. Tylko trzeba by najpierw doprowadzić tą drogę, żeby była, no właśnie, jak prowadzona. Może most bym tu zbudował? Tylko tutaj będę w stronę zanieczyszczenia, więc może bardziej w tą stronę. Jestem ciekaw, czy taki most mógłbym tu zrobić. To jest takie zajmujące dla mnie. Taka zabawa w tym momencie, ale wiecie co, chyba Occupy Tiles, raczej nie. Tutaj można, czy można robić na tych terenach mosty, spoko, ale nie chcemy iść w stronę zanieczyszczenia, więc chciałbym, czyż fajnie byłoby, gdybyśmy mogli budować mosty wielokrotnie. Natomiast, jeżeli faktycznie tak to wygląda, tutaj by zrobić dom i tędy musiałaby iść ścieżka z tej strony, więc taką ścieżkę już sobie pomiędzy drzewami tędy zapuszczę. Fajnie, przyjemnie będzie sobie taką ścieżką spacerować. Fakt, że to będzie bardzo daleko od wszystkiego, jednakże czemu nie? Ja tutaj chcę tutaj fajnie mieć, o, tylko że to się z niczym nie połączy tutaj. A to psikus. To się nie chce połączyć, tu jest bada, że tu jest drewno. To jest przykro, czyli tutaj nie połączymy, ale w sumie nie ma potrzeby, bo oni tak sobie potrafią łazić. Dobra, w takim razie tak, demoluję w tym miejscu te poletka, bo tutaj śmiało mogę sobie na to pozwolić. Tutaj postawiam sobie, choć tych domów de facto i tak mam sporo, więc nie wiem, czy jest to potrzebne, ale dobra, postawię sobie w tą stronę i tutaj trzeci będzie skierowany oczywiście w tą stronę. I dzięki temu te trzy domy kolejne, mam miejsce na trzy kolejne miejsca tutaj dla naszych robotników. Myślę sobie, że mógłbym ewentualnie tutaj jeszcze to zaadaptować, czemu nie? Więc proszę mi to usunąć, te poletka też usunąć i drogę puścimy tędy. O, świetnie. I to drzewo w sumie mógłbym też zaadaptować. Wiecie co? Mogę. Usuńmy. Tutaj zanieczyszczenie nie powinno nam bardzo grozić, więc to jest maksymalny zakres, chyba tak, tutaj maksymalnie dotąd. No dobra, trzeba będzie uważać w każdym razie, żeby tutaj nic nie wchodziło. Będziemy zaraz ogarniać. Ale, właśnie ja miałem przecież robić lądowisko tutaj. Miało być tu lądowisko ogarnięte, bo jak mam wylądować, launching to nie, ale landing pad. I to lądowisko mógłbym w sumie de facto, o, tutaj byłoby w tej lokalizacji, choć jak sobie myślę, czy chcę lądowisko budować na terenach tutaj. Zużycie mamy 1 do 1, surowce zyskujemy czy nie? Poczekajcie, to jest, że ja chcę taki budynek zniszczyć, chyba odzyskuję wszystkie. Odzyskuję 4, 4, 2, tak, to jest 100%, więc mogę to lądowisko na razie zrobić tu.
żeby nie było sytuacji, że jednak nie dowożę. Landing pad, tak. Tylko potrzebuję 4 narzędzia, czyli nawet tutaj mógłbym sobie to zrobić. Fajnie. I w tym miejscu, no niby tutaj mamy tylko średnia jakość pracy, więc nie ma zanieczyszczenia, więc jest ogarnięte. Dobra, mamy to. Tutaj zrobimy ścieżkę tędy na razie. Niech sobie radzą jakoś tak, że tędy ścieżka będzie. A my robimy tutaj te weavers, które potrzebują bezpośrednio zasilania. Więc może bym zrobił z elektrownię tutaj. Z drugiej strony nie chciałbym tutaj tych terenów niszczyć, bo no sorry. Tutaj mamy problem. Pips go hungry. O, mamy głodnych, czyli co? Na tej planecie są głodni, czy tutaj mamy problemy z jedzeniem? A czemu? Czemu się tak dzieje, że tu są problemy z jedzeniem? Kto tego nie dopilnował? Przyznawać się, który taki? Zobaczmy, tutaj mamy ubranie 6, teoretycznie 0 na 2, 15, 5. Czyli w momencie, kiedy mamy 5 na stanie, może nie odpływać? Kurczę, tutaj coś się zwiesiło. Ewidentnie tu się coś zwiesiło. Wstawiam 0, niech to sobie płynie. Okej, może teraz odpłynie. Odpłyniesz czy nie odpłyniesz? Odpłynie, dobra, mam nadzieję, czyli faktycznie szklany sad ze stanie polis się zwiesiło, nie wiem czemu, nie wiem co było tego przyczyną. Ustawiam to jest na 5 i tam ropny imperium powinno być dostarczone, ale tutaj nie mam zasobów jedzenia. A widzicie, szklany sad, ropny, a czemu ropny imperium ma wywozić? Oż wy, nie, jakim... To ma być stąd zabierane, a tu ma... Kurczę, tu miało być... Zupełnie inaczej to planowałem. Szklany sad ma wywozić tutaj. Dobrze. Dobrze, teraz widzę, gdzie popełniłem błąd. No, bez jaj. Ropne imperium, a tu szklany sad. Szklany sad port 2. I tutaj ze szklanego sadu miało wychodzić jedzenie, a nie stąd. Kurczę, ale zrobałem. Wszystko jasne w tym momencie. Dajemy tutaj... szkło, dajemy im soki, daję im jabłuszka i daję im coś jeszcze stąd, narzędzie, bo to miałoby mnóstwo narzędzi mają, a w zamian dostają ode mnie co? Paliwo, tak? Paliwo dostawali czy nie? To będzie już nie wiem, ale wiem, że tutaj mega to popsułem. Dobra. Zajęty, admirał, a nie, Ikarius, to miał być Ikarius. Swoją drogą Ikariusa właśnie zamieniamy już na kogoś innego, słuchajcie, bo mamy nową osobę, bardzo fajnie, że tutaj się nam udziela, bardzo mi się to podoba, tylko pytanie, gdzie ja to zmieniałem, te statki? Muszę sobie to przyjrzeć, okej, mamy już Spaceship Seamonster, czyli mamy już ładowany, to jest jak się nazywa ten statek? Seamonster? Launching pad, nie wiem, teraz już nie wiem. Idle Ships, poczekajcie, Marianna to nie jest ten statek. Ten, który ty miał nam wozić, gdzie ty jesteś? O, chyba to jesteś ty? Nie, to jest Admira WB. To nie jest ten statek. A gdzie jest ten statek, który nas interesuje? On miał wozić, kurczę, weź go teraz, znajdź panie. On się tutaj kręci i teraz go nie znajdziesz. Jest ten? Tak, jesteście głodni, bo tutaj Marianna, kurczę, to nie jest ten. Tu jesteś. Ikarius, dobra, Ikarius to będzie admirał Tytus. Admirał Tytus, zgadza się, admirał Tytus, Tytus nam się fajnie udziela, więc jak najbardziej na plus. Dobra, w takim razie ogarnijmy jeszcze problemy z jedzeniem, skoro oni mają tutaj problem z jedzeniem. Weźmiemy ten statek, który jest Idyl, czyli który do niczego nie jest przepisany i zabierzmy z jedzenia stąd, bo tutaj jest mnóstwo pewnie jedzenia, tak sądzę. Wow, 110 owoców, wow, a skąd tyle owoców tutaj? A, bo to nie sta... nie tu, to my mieliśmy płynąć nie w tą rejony, nie w te rejony staniu. To miała być inna działka, to było, miało być tutaj, więc proszę Idyl Shipa tutaj zaprowadzić. To miało być tu, o. Gdzieś to tutaj było, ten port. Kurczę, już się pogubiłem, gdzie co jest. Okej, z tej strony. Tak, czy nie z tej? Tu jest fabryka. O, tutaj dobrze, właśnie to, ten rejon. 128 marchewek, 4 posiłki zwykłe.
Ale i tak 128 marchewek. No niestety zauważyłem, że nie wyrabiałem te kuchnia. Ta kuchnia po prostu bardzo powoli działa. Pomimo, że tu kursują na okrągło lewa, dzień i noc, ale i tak ta kuchnia jest bardzo, bardzo powolna. Więc sobie myślę, że chyba dostawię trzecią. Trzecia kuchnia? Czemu nie? Proszę, dostawione. I jest statek? Jest. Dobra, ładujemy marchewy. Proszę. Proszę mi to ogarnąć, proszę mi to załadować. Statki chyba mają tutaj priorytet. A nie, port trzeba ogarnąć, żeby miał priorytet, więc proszę mi to ogarnąć. Szybszy załadunek pozwala lepiej tym zarządzać. Byłoby spoko. Teraz tak, kto jest pełni? Port is full. Port is full? Aż chyba tutaj jest ten port is full. Dobrze. Czego tam by... Aha, bo tu stal nawiozłeś. No widzisz, gościu. Trzeba będzie stal w takim razie sobie darować. Stal i... narzędzie chyba. Nie wiem. Admirał.pl. Admirał.pl, co ty w ogóle wozisz? Ja sobie zerknę, jak to wygląda u was. Zdecydowanie tutaj musi to być jakoś ogarnięte. Co ty wozisz? Masz ze szklanego sadu. Wozisz belki. No, belki stalowe. No to miały być belki. Możliwe, że tam jest zapełnione, dlatego tego nie wiezie. A może tak być, dobra. Ciuchy, ciuchy oczywiście z ubraniami jest tutaj mocny deficyt chyba, tak coś czuję. Nie, jest 9, no ale to i tak jest za mało. Strasznie powoli to ładują, no ale sami widzicie, że oni są mocno tutaj zapracowani. Wręcz nie ma wolnych ludzi, bo jakby nie było, nawaliłem ich tych zadań tutaj mnóstwo. To po prostu sobie nie radzą, biedaki, nie radzą sobie. Chyba dojdę sobie w ilości robotników do setki, tak coś czuję. Póki co są zadowoleni. Jak tam z zadowoleniem? O, pięknie, wszyscy praktycznie zadowoleni. Nie mam na minusie, więc jest w porządku. Dobra, zadwało? Zadwało. Więc proszę ogarnąć, teraz płyniemy tu, bo tu są głodni, umierają z głodu, proszę się nimi zająć. Koniecznie, bo bez tego nie rusz. Jak tam statek? O, gotowy. Więc polecimy zaraz na orbitkę. Tylko wyładuję zasoby. Tutaj, jedzenia. I już. Wyładowane, jedzenie ogarnięte, nie będzie kłopotu. Dobra, tutaj będę musiał mocno teraz zarządzić jak tymi statkami, bo widzę, że jest problem z regularnym dostarczaniem. Natomiast robimy launch. Wyszczelujemy się, wow. Po raz kolejny lecimy. Już tym razem nie było odliczenia. Wow, i co? No nie zobaczyłem. Dobra, system view. Tym statkiem oczywiście mogę tylko latać pomiędzy statkami, pomiędzy planetami. Raczej tym statkiem nie mogę sobie od tak kolonizować, tak, nie mogę. Mogę tylko wybrać, że tutaj ma lądować, ale czy mogę, czy nie? Ship cargo, i teraz pytanie, czy ja mogę tutaj zrobić tab. Zobaczyć, czy ja tutaj coś zarządzam. Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo, w takim razie planet 3. Zobaczmy, czy lądowisko już jest opracowane tutaj. No jest opracowany, fajnie byłoby to ogarnąć. Tylko pytanie, w jaki sposób? Jaki sposób tutaj zachęcić, żeby tutaj właśnie nam wylądował ten statek? Allow trade spaceship to exchange resources with the planet surface. Jeden landing point dla planety. No spoko, jestem w stanie to zrobić, tylko chciałbym, żeby to było jakoś ogarnięte sensownie. No i... Gościu, ja chciałbym, abyś ty... O, właśnie. I teraz Simo. Mogę sobie to zamienić jakoś? Pytanie, jak mogę ci wyznaczyć, żebyś tu poleciał? No właśnie, ze statkami kosmicznymi tego nie było wyjaśnione. To nie było nigdzie wyjaśnione. Jak teraz to zrobić, żeby połączyć jeden z drugim? Czy ja mogę to zmienić ewentualnie... na planet 1. Zobaczmy, czy może to się gdzieś tutaj deklaruje, bo widzicie, tego elementu nie było wyjaśnione. W tutorialu nie było to zapowiedziane, jak to ma być realizowane. Natomiast tutaj, no nigdzie nie widzę takiej opcji wyboru, a przecież nam zależy na badaniach, żeby badania wysyłać. Ja chciałbym, żeby na przykład ten statek nam wylądował w tym miejscu. No i co teraz? Jak mam to zrobić? Jak go mam tu ściągnąć? To jest dobre pytanie. Halo?
Dobra, już widzę, jest tutaj ten przycisk, tak samo jak przy statkach, choć mogli zmienić w sumie ikonkę. Drogi twórcy, zmieńcie ikonkę, bo jednak lepiej będzie to wyglądać. Mimo wszystko mamy to Manage Shipping i mogę nadać lane Planet 1, Planet 1 i Planet 3. I teraz mogę, co wysyłam, Simon Mow i stąd będę woził punkty badań, czyli niebieskie punkty badań oczywiście będę woził do planety tutaj, a tutaj stąd będę woził... co by tu wozić? Tak się zastanawiam, może byśmy tu zawozili. A stąd bym jeszcze w sumie mógł bawełny. Ubrań. Kurczę, nie chcę tego na razie zabierać. Dostarczmy im na razie luksusowe jedzenie. Albo jabłka. O, jabłka możemy dostarczyć, bo tego na pewno będzie im pod dostatkiem. Więc dobra, leci statek. Oczywiście to będzie wszystko trwało. Aha, jeszcze musimy. Simon, nie, dobra, leci. Tak. Lecisz? Nie lecisz? Planet 1, planet 3. Mam nadzieję, że Edit Simo. Na razie Simo. Jakby ktoś chciał swój nick podpiąć, żebym podpiął go właśnie pod ten statek, który będzie podróżował transportowy, to po prostu dajcie znać. Ok, teraz już widzę, będzie tym kursem leciał. A natomiast na naszej planecie 1 na razie. Na razie nas interesuje TAP, planeta 1, bo tutaj musimy mocno zarządzić tym, co ma być, skąd, dlaczego i po co i dlaczego. W skrócie, gdzie, co i dlaczego. Dobra, tutaj mamy tak, zasoby, metal mamy. Metal właśnie, pytanie, czy metal gdziekolwiek będzie nam potrzebny. Metal będzie na pewno nam potrzebny do produkcji tutaj. Z drewnem jest gorzej, ja rozumiem. Colony ship, kolejne kolonie, spoko, mógłbym, ale bardziej chyba mi się wydaje, że najpierw skupmy się na mega produkcji tych podstawowych luksusów, bo te luksusy muszą być. Mamy mnóstwo wody, mamy mnóstwo marchewek, herbata jako tako, cały czas mills się słabo produkują i to mnie trochę smuci, no niestety nie widzę, no właśnie tutaj nie widzę jakiejś opcji takiej, żeby to lepiej funkcjonowało. Może bym to postawił tu, w tym miejscu? Zobaczyłem, kuchnię postawił tu. To zanieczyszczenie w okolicy się wzrasta. Niestety. Ale z drugiej strony, gdybym to postawił tu i ten ścieżkę zrobił, to musiałbym zniszczyć dwa budynki za to. A, to jest Lipton. To się bardzo powoli produkuje. Energię tu przestawić. No i tak mi wszystko ciągle musiałbym to niszczyć. Ale chyba trzeba będzie to mocno poprzestawiać, bo jednak tak jak teraz być nie może. I ewentualnie kuchni dać tutaj. Fakt, że dalej, ale będzie mniejsze zanieczyszczenie. I to jest pomysł, żeby kuchnię dać na gdzieś na obrzeżu. Czemu nie? Spróbujmy. Zbudujmy to, przeróbmy to. Jak tam w ogóle przetwórstwo naszych ubrań? Koton zmaleje, tutaj ubranie na razie się trzymają. Fajnie działa ten system cleanera, bo patrzcie jakie bańki nam dają, czyli tutaj sprzątają, tu wiadomo, że jest sprzątanie, więc bardzo fajnie to wygląda. Ale dobrze, zróbmy tą drogę. I ta kuchnia, tylko zastanawiam się, może ewentualnie tą kuchnię, bo oni podróżują do tych magazynów. Tą kuchnię inaczej, tutaj dać kuchnię, tutaj dać kuchnię, tu dać energię. I tutaj dać kuchnię wtedy. Może by to tak bardziej w tą stronę zadziałało, bo tu będę miał tylko jeden, będę miał dwa, tylko tak, jak tu dam, to mógłbym tu postawić most. O, widzicie? I to jest fajnie z tymi mostami. Myślałem, że te mosty w ogóle po co, a takie mosty po co, komu to jest potrzebne. Okazuje się jednak, że może być bardziej potrzebne niż się wydaje. Więc na razie zlikwiduję tą wodę stąd. Tylko tą wodę bym postawił ewentualnie gdzieś indziej. A postawmy tutaj. Zlikwiduję dwie te rzeczy, a pozwoli mi to zbudować tutaj pomost i tutaj będzie dojście do... Tutaj będzie nam stała kuchnia. Tutaj będzie stała elektrownia. Kuchnia, kuchnia. Teraz pytanie, czy inaczej bym tego nie zrobił. Teraz sobie rozkminię. Tutaj droga, tutaj budować pomost. Wróć, nie ten tryb. Gdzie jest ten pomost? Tutaj jest pomost. Zbudujmy sobie pomościk tędy. Nie magazyn, tak, magazyn na wodzie. Tak, Staniu na pewno ma fajny pomysł, nie? Zrobić to w taki sposób, żeby ta ścieżka prowadziła...
jakby tu i tu. Dobra, spróbujmy to tak zrobić. Nie wiem, czy to tak zadziała, ale spróbować zawsze mogę. Bo jeżeli... Aha, bo tylko to będzie nie tak. Chyba to tak nie da rad, jak ja myślę. Ale spróbuję. Droga, droga, tą drogę zlikwiduję na razie. I tu postawię kuchnię. Ja chcę właśnie faktycznie zmaksymalizować produkcję tego wszystkiego. Czyli tu będzie kuchnia, tu musi być, w tym miejscu musi być elektrownia. Więc tą drogę likwiduję, czyli tą kuchnię likwiduję. Tu drzewko likwiduję i tą kuchnię... Nie, ciebie nie. Ty jesteś dobrze stoisz. Ty sobie dobrze stoisz, więc ciebie zostawiam w spokoju. Choć z drugiej strony mógłbym to drogą lepiej zaadaptować. Więc dobra, zlikwidujmy na razie tę kuchnię. To wszystko na pewno się z likwidacji tego wszystkiego przyda. Jak to tylko zniszczą i będę mógł przebudować. Ale w sumie, o, już pięknie budują. Jak jednak fajnie. Szybciutko, sprawnie. Jednak co robotnicy dobrego sortu, to jednak jest ok. Dobra, bardzo mi się podoba. Tutaj z nich tylko zlikwidują tą kuchnię, tutaj damy elektrownię i będzie praktycznie wszystko to, co planowałem. Far off among stars something was terrible awakes. Coś się obudziło? Gdzie? Coś się gdzieś obudziło? Ale gdzie? Ja się boję, że coś tam... Ten opis mnie się nie spodobał. Mi się ten opis nie spodobał. Naprawdę, mi się ten opis bardzo nie spodobał. Coś się gdzieś obudziło. Nie wiem, co to znaczyło, ale wcale to nie było nic fajnego, zgodnie z tym, o co tam napisali. Dobra, jak tam wygląda nasza podróż? Mamy 40 na 90 punktów. Nie wiem, dlaczego on tak krąży za czym. Czyżby punktów mu brakło? Prawdopodobnie dlatego właśnie, że punktów mu brakuje. Jak wygląda w ogóle zbiórka tych punktów? Tu, co, zebrali już wszystkie punkty? Niemożliwością. Wszystko wybrali, patrzcie, wszystkie punkty badań, jakie były możliwe, wszystko zostało zabrane. To jest spoko, więc w takim razie mogę sobie nawet tutaj ogarnąć najwyższa pora, słuchajcie, port, shipwright, więc spoko, bardzo mi się to podoba. Tylko chciałbym ten port zbudować, a wiecie co, w sumie jest stocznie. Mogę w sumie tą stocznię zbudować tutaj. Mógłbym. Tutaj stocznia, tutaj port, więc tutaj jak najbardziej. Choć z tym portem jeszcze się wstrzymam, bo nie wiem, gdzie będzie bliżej do kogoś, więc na razie tylko stocznię tu zbudują. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast, no, powiem wam, ten opis, który się mi tam pojawił, niepokojące. Na razie nic się złego nie dzieje, na razie spokój, cisza, ale gdzieś tam pośród gwiazd coś się pojawiło. No i teraz pytanie, co to jest? Co to tam na nas czeka? Tak a propos, jeszcze patrząc po tym, co tutaj mamy do dyspozycji, mamy w końcu możliwość zrobienia kolejnych badań. Mamy baking, ale na baking potrzeba nam 50 punktów czerwonych, 50 punktów niebieskich. Tutaj mamy farming, blue research, oczywiście irrigation, tylko nie wiem, co daje irrigation. Pozwala upgrade'ować pola, żeby zwiększyć ich produktywność. Spoko. Apartamenty, wow. Pozwala budować ogromne apartamenty, żeby umieścić jeszcze więcej pipów. O, spoko. Natomiast ja chciałbym baking może. Wheat fields within bakery to make bread. O, czyli będziemy mogli mieć chleb, który będzie nam przynosił więcej szczęścia. No to już jest o wiele, wiele, wiele więcej. A tinkering? Tylko tinkering potrzebuje czerwonych, niebieskich. Chyba czerwonych tutaj nie mamy na tyle, ale nie problem, dowieźć, prawda? Gadgeters plus gadgets to use to construct and upgrade advanced buildings. Czyli możemy upgrade'ować jeszcze więcej tak naprawdę. Ale sądzę, że tu mamy słone rezerwuary i zastanawiam się nad tymi farmami, nad tymi możliwościami, jakie tutaj przed nami stoją. Na razie będę zużywał te punkty, teraz właśnie pytaj na co, czy na pieczenie, czy na cleaner automation, jakieś automation. O. Może w tym kierunku bym poszedł do automatyzacji, tinkering, bo wiecie, tutaj mamy niby farmę, nie wiem, czy ten pozwolę, mleko i wełnę pozwala nam, ale farmy produkują większe zanieczyszczenie, więc na razie to nie. Irrigation,
Production speed, wiecie co, zróbmy to irrigation, produkcja zawsze to mile widziana lepsza. Natomiast tutaj ciągle widzę ewidentnie, że statek się jeden nie wyrabia z tym jedzeniem i mnie to bardzo martwi. Mamy tutaj, miały być marchewki, mamy 18,6, kurczę, ciągle mam wrażenie, że nie dociera mi to, co powinno. Niby mam potrawy, mam to wszystko, natomiast z tymi jabłkami, oni ogólnie za wolno ładują. Tak naprawdę za wolno jest pakowane to wszystko do właściwych portów. No i powiem wam szczerze, nie wiem jak mam to potraktować. I my mamy, okej, no to już mamy 18 na posiłku, więc jest bardzo dobrze. Te kuchnie pięknie pracują, plus 10 mamy na tym wszystkim, więc okej. Tutaj jeżeli chodzi o to oczyszczenie, to oczyszczenie też swoje robi, bo ładnie czyści te tereny, więc tutaj nie mamy żadnego problemu. Natomiast z tymi jabłkami bardzo mnie martwi teren sposób, że tutaj tych jabłek po prostu nam nie dostarczają. Ani soki nie wyrabiają się w właściwy sposób. Tutaj już zacząłem kminić, żeby zrobić tą ścieżkę i zrobić tutaj masową tak naprawdę produkcję. Bo tutaj skoro mamy jedną elektrownię, to druga elektrownia de facto nie jest nam nasz aż tak mocno potrzebna. I mógłbym taką elektrownię na przykład w tym miejscu postawić sobie i wokół niej zrobić sobie całą przeróbkę naszych tutaj zasobów. Ciekaw jestem, czy dałoby to radę. Sądzę, że tak, czyli tak, tutaj stąd byłoby podpięte nasz prąd. Znaczy tak byłby podpięty prąd. Tutaj byśmy zbudowali, tylko gdzie to jest, gdzie to ja znajdę? Przetwórstwo owoców, tak to jest to. I to przetwórstwo będzie stąd podpięte. Tutaj podpięte, tutaj podpięte, czyli tutaj fajnie byłoby mieć mostek. Bardzo to jest dobry pomysł, żeby mostek tutaj zafundować. Mosty widzę ewidentnie się tutaj mocno przydają i bardzo mnie to cieszy, że tak tutaj mosty można sobie pobudować. Twórcy jednak faktycznie przyznaję, zwracam honor wszelmi i wobec, że twórcy no nieźle przemyśleli ten model. Czyli tak, tutaj dorzucimy. Ta produkcja nie będzie wytworzyła nam prądu, więc mogę śmiało sobie z tego skorzystać. Więc tą ścieżkę pójdziemy tak i tu zniszczymy. Tu będą dwa, tu będą dwa. No więc jest optymalnie, ewentualnie tutaj coś się jeszcze dotworzy. Na pewno wiem tyle, że na tyle jabłek, co ja tu mam, zdecydowanie muszę zwiększyć produktywność naszych tutaj miejsc, gdzie produkujemy soki, bo z tym jest de facto zdecydowanie za słabo. Co to jest? Shape is that close enough that we can see it hurt? Co? Do planety 1 coś się zbliża? Słuchajcie, coś się tu zbliża! Co się zbliża? Gdzie się zbliża? Ja chcę to zobaczyć! Gdzie? Gdzie to się zbliża? Coś tu się podobno zbliża do naszej planety. Do planety 1 coś się zbliża. Coś kształt wieloryba? Jeżeli dobrze widziałem? Nic tu na razie nie widzę. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, co się tu zbliża. Niepokoi mnie to. Naprawdę mnie to wcale nie bawi, że tu coś się zbliża. Ja nie chcę, żeby cokolwiek się tu do mnie zbliżało. Ja sobie wypraszam. Nie. Nic z tych rzeczy. Ja się naprawdę... To będzie niepokojące dla mnie. Okej, okay, mamy kolejne badanie. Mamy farming, ale Sad Revol, Blue Research. Potrzebuję niebieskich badań. Na razie tutaj te punkty się fajnie zbierają, jest w porządku, ale pytanie, czy tu się te punkty zbierają, kumulują? Nie wiem, zobaczymy. Nie, tutaj tych punktów nie widzę. Ale dlaczego tam jest, że coś do mnie się zbliża? Czy ja coś komuś cokolwiek zrobiłem? Nie, to nie chcę tego. To nie i to nie. Czy ja komuś cokolwiek zrobiłem, że ma się do mnie zbliżać? Ja sobie wypraszam. Nie, to paliwo zostaje. O, to szkło i metal. I stal. Tak, to są dwa surowce, które będą potrzebne, bo będę chciał właśnie latać tym, ale naprawdę... Ja się boję. Ja się boję, że coś tam nam zaraz mnie napadnie. Ja tego nie chcę. Czy to jest jasne? Zaraz sobie przelecę. Czy jest to widoczne już z tej mojej jakiejś perspektywy? No raczej nie. Nic nie widzę na razie. Widzicie cokolwiek? Gdziekolwiek? Jakieś kształty? Ja na razie nic nie widzę. Na razie cisza. No nie wiem. Nie wiem, gdzie niby to się... gdzie to widać. No nie, tak obserwuję, ale chyba nie. Jest! O nie! Nie! Zobaczcie, coś się do nas zbliża!
Czy to jest tajemnica screenu z pierwszego odcinka? Pamiętacie moją zagadkę? Moi drodzy, czy pamiętacie moją zagadkę? To jest wyjaśnienie tej zagadki. Właśnie to coś się do nas zbliża. Nie. To coś nas tu... Ja się boję. Co to będzie? Co to jest? Kurczę, no nie. Kurczę, a pytanie, czy to z widoku System View jest widoczne? Tak, patrzcie. Wielki potwór, słuchajcie. Jest wielki potwór. Kurczę. Ja się boję z życia. Co ciekawe, ja teraz nie mam sterowania. Co się stało? Poczekajcie. Zbliża się do nas, ale ja nie mam sterowania. Dlaczego? Czy on zje tą planetę? Nie. No nie. Patrzcie, co to będzie? Co się dzieje? Zbliża się do nas, słuchajcie. Pożre nas. Wielki, ogromny wieloryb. O Mater Deja. Ale to taka wielka bestia. On przypomina wieloryba, ale wielorybem jest. Natomiast to jest taka wielgachna bestia. Patrzcie. O Mater Deja. On zjada! Zjada planetę! What? Titanic! Okej? Aha, czy ja nie mogę zrobić nic, tylko obserwować, jak niszczy naszą planetę. Okej, już jest po wszystkim. Okej. Wave Drift. W kosmos sobie poleciał. Trzeba odbudować to, co straciliśmy. Odkryj windę kosmiczną, żeby dać wielorybowi coś w zamian, żeby nie zjadać nam planety. Okej. Wow. Gdzie on jest? Ja chcę sobie teraz zobaczyć, czy gdzie on się teraz znajduje. Ale wow. To było to. Aha, jest tam. Oddala się. I teraz, moi drodzy, wiecie, co nas czeka. Teraz wiecie, z czym będziemy mieć do czynienia. Co nas tak naprawdę tutaj będzie atakować. Niby gra bez przemocy. Twórcy, tak, nie będzie przemocy. Ale jak widzicie, planeta nasza mocno niestety ucierpiała. I teraz widzę zdecydowanie, jaka jest nasza droga. Co musimy zrobić, jakie są kolejne kroki. Kosmiczna winda w przeciwnym wypadku. Okej, tutaj zatkował tereny wodne. A co w momencie, kiedy zatkuje tereny tutaj? Kiedy nam zabierze jakieś zasoby? Albo zniszczy po prostu całą naszą cywilizację? Trzeba w każdym razie mocno się wziąć do roboty i zbudować tą kosmiczną windę. Pytanie, czy ta kosmiczna winda, zaraz sobie obczaj, gdzie jest ta kosmiczna winda. Gdzieś tutaj wiem, że mam ten budynek badań, tutaj mam budynek badań. Zobaczmy, co jest potrzebne do kosmicznej windy. Space Elevator, tu mamy 80 punktów niebieskich i 80 punktów czerwonych. Teraz zdecydowanie muszę to pozyskać, te punkty niebieskie i czerwone. Na planetę tutaj mamy ile tych punktów niebieskich i czerwonych? Zobaczmy, mam 126 punktów niebieskich, tylko na Bacon, czyli 50 niebieskich i 80, 50 i 80, to jest 50, dobra, powinniśmy się styknąć, to jest 130 punktów, mamy 138, więc spoko, ale potrzebujemy w takim razie zrobić Space Elevator, ale to jest jeszcze Tinkering potrzebny nam do tego. O mater, dobra, moi drodzy, sami widzicie, wyzwanie, jakie na nas spadło teraz, będzie ogromne. Jest naprawdę sporo tego do garnięcia. Jeszcze muszę popracować na tym, żeby to jedzenie stale dopracować, żeby tutaj nie było problemów.
ale nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. W każdym razie trzymajcie kciuki, żebyśmy to przetrwali, bo może być naprawdę niewesoło. Natomiast jeśli wam się odcinek podobał, zapraszam was do łapkowania, do subskrypcji, do polecania. Jeżeli wam się podoba ta akcja z wielorybem, załapkujcie, żeby więcej takich akcji było i zobaczmy, żeby zobaczyć, jak ta kosmiczna winda tak naprawdę działa. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję, trzymajcie się ciepło, hej hej!